No i witam, witam. Dzisiaj poniedziałek. W pracy, kurczę, powychodziły jakieś anomalia u mnie. I dzisiaj wolne. Jutro prawdopodobnie też. No i co, długo nie myśląc, jesteśmy znowu na polu. Fajne miejsce dzisiaj sobie wyhaczyłem. Znaczy fajne się zapowiadało, bo tak, porozmawiałem z gospodarzem, wpuścił mnie na pole bez problemu. Łąka, trawka przystrzyżona elegancko, tylko jeden bonus. Rozsypane gówna krówskie. No i kurczę, tak, no, mi to ten zapach powiedzmy nie przeszkadza, nie, ale no dziwnie się chodzi, no, nieprzyjemnie. Obadamy tutaj łąkę, co się dzieje i zobaczymy, co będzie dalej. Tak to pole wygląda. No generalnie jestem koło komina u siebie, powiedzmy. Tutaj niedaleko wyskoczył z dziury taki jakiś element do ozdobienia. No ciężko powiedzieć, co to jest. Taka jakaś, kurczę, końcówka. No ciężka. No nic, zobaczymy dalej, co będzie. 10 kroków zrobione i na przywitanie wyskakuje 49 rocznik Polski Pieniądz. Jedyneczka. Ok. Na samej trawce praktycznie kolejny pieniądz i kolejna złotóweczka. Jedynka. 75. Dobra, może być. I następny sygnał dosyć głęboko wychodzi takie kółko. Nie wiem, czy to jest jakieś od paska, czy co to może być. Tutaj od wewnętrznej strony są takie dwa, powiedzmy, miejsca, gdzie coś było przymocowane. Natomiast prawa strona gładka z jakimś tutaj, nie wiem, zdobienie, czy co to jest. Wydzwoniło taki element. Dwie wersje ja widzę tutaj. Albo to jest jakiś kawałek buta jakiegoś, od jakiejś figurki. Albo powiedzmy w drugą stronę może jakieś, nie wiem, jakieś kowadełko takie małe, ślusarskie, coś tutaj. No, ciężko powiedzieć, nie? No wyobraźnia, różne rzeczy. No różne rzeczy na myśl przychodzą. Wybiło następny fancik na coś fajniejszego, bo wyszła bozia. Jakiś taki medalik, no szkoda, bo uszko urąbane. No ale fajnie wygląda. Nieduży, nieduży. Napisy prawdopodobnie po łacinie. Dobra, nie będziemy języka łamać. No i tak, ogólnie śmietnik tutaj jest dosyć duży. Wiadomo, to nie jest sygnał za sygnałem i fan, tylko między ostatnim a teraz. No przekopałem chyba z 10 czy 12 sygnałów, no śmietnik, jakieś drudziki miedziane, blaszki, takie różne rzeczy, nie, no to wiadomo. No dobra, jedziemy dalej. No i w końcu ziemia coś dała konkretnego. Super monetka, na pewno polska, bo jest napisane 10 zł, ale nie widziałem tego nigdzie. Mamy tak, źdźbło, powiedzmy, i dalej jest jakaś, albo jakaś ryba, cholera wie, co to jest. I tutaj orzełek, nie? 10 zł. Nie mogę się dopatrzeć tutaj nigdzie rocznika. No nigdzie nie widać. No i poszczęściło się tym razem. Wyskoczył znowu medalik. Tym razem z łóżkiem. Strasznie oklejony. Nie mogę go doczyścić. Jedynie co ujrzałem, to tylko jest po rancie, idzie napis Napoleon. A z tej strony jest jakaś łepetyna widoczna. A spróbuję później go oczyścić, zobaczymy, co wyjdzie. Generalnie sam muszę spierdzielać, bo zaczyna się robić ciepło. Trochę mnie przydżumiło od tych zapachów. Zaczęło to wszystko pracować od słońca, także muszę stąd spierdzielać. Myślałem, że mi to dzisiaj ominie, ale jednak nie ominie. Wyskakuje bączek mały, zielony. Zmiana miejsca i na dzień dobry parę kroków
i przywitała mnie w ziemi monetka, też polska, ale super, ciężar odpowiedni. To będzie 20 zł i to jest pan jakiś Marcel Nowotko, powie, tak? Tak. Super. Przy okazji wrzucę do filmu miejsce, to jest źródło wody mineralnej. Pamiętam to źródło, nie wiem, ono tutaj chyba od zawsze jest, nie? Za łebka tutaj się latało i piło tą wodę. Nigdy nie zamarza, śmierdzi okropnie jajkami. A ponoć dużo żelaza, jak woda ma, to tak śmierdzi. Dosyć ciepłe, jak na zimę. Jakbym z buka zjadł. A jeszcze łyczka. No ale wali jajkami. Ale zdrowa. Wczoraj widziałem Jarek z Dorotą i z Iwanem kiełbaskę smażyli w Rusika. Kazali mi sobie tylko podsmokać. A ja taki nie będę. Ja dzisiaj też mam. I dam wam, żebyście sobie spróbowali. Oj, kurde, łobuzy. No i dobra, trzeba kiełbaskę wrzucić na ruszt i w stronę auta się kierujesz, 1,5 km do przejścia. Jak coś jeszcze wyskoczy, to rzucę na taśmę i na koniec zobaczymy, co to powychodziło dzisiaj. No i dobra, jestem już przy aucie, praktycznie starczy na dzisiaj. Wracałem tam od ogniska, to do teraz nic nie wydzwoniło. No, w sumie tak leciałem takim żwawym krokiem, to tak po łebkach tylko machałem. I ten, no i co, dzisiaj całkiem, mimo że mało, to uważam, że konkretnie, przynajmniej dla mnie. Mało fantów, ale są tam 4 obiekty, że tak powiem, które mi się spodobały i mnie zadziwiły w ziemi i jestem z nich zadowolony. No i co my tutaj mamy tak naprawdę ciekawego do pokazania? Tak, wyskoczył. Myślałem na początku, że to jest jakaś noga, ale tak później się przyjrzałem dokładnie. Wydaje mi się, że to może być jakiś element, powiedzmy, od noża, od bagnetu, rękojeść. Przynajmniej tutaj zakończona. Tak pod palce, powiedzmy. No nie wiem. Tutaj jakieś mosiężne elementy. To też nie wiem, co to może, kurczę, od jakiegoś ciągnika, jakiś dekiel, zaślepka. Kawałek łyżki. Tutaj mamy jakieś elementy ozdobne, wykończenia, coś takiego. Dalej 2 medaliki w lepszym stanie, ale niestety bez ucha, w gorszym stanie z uchem. I tak, 2 fajne monetki polskie. Złotówki, inne tam grosze, co tu jeszcze jest, prusaczek i Adolf wyskoczył i gładki guzik, tutaj jeszcze jakiś Polak jest. No te są bardzo fajne, podobały mi się, nie? 10 i 20. Albo to jakaś ryba jest, ciężko powiedzieć, co to jest. No i na tyle by było. Także jak jutro się uda wyskoczyć, to coś zmontujemy na szybko, jakiś filmik, o ile coś ziemia będzie łaskawa i da. Także do zobaczenia i dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.